Cześć, ja jestem Lucek i właśnie upgrade'uję mojego Porszaka. Helikopter, może spróbujemy sobie dzisiaj z helikopterkiem. Myk, myk, ale ulepszymy od razu do trzeciego poziomu. I co tam nam właściwie daje? Trzeci poziom. Na poziomie trzecim pilot helikoptera może zrzucać kolczatki przed ściganym pojazdem. Okej, okay. Czyli standardowo. I drugie miejsce, tym razem... Co tu możemy? Standardowa wersja poprzednio dobra. Pole elektrostatyczne chroni samochód przed minami ogłuszającymi oraz poraża systemy wszelkich pojazdów. Wiecie co? Nie, ja wolę ofensywne jednak sprawy. Kolczatki. O, kolczatka na trzecim poziomie. Mogłoby być ciekawie. Ale... co, bierzemy impuls? Blokadę może, co? Blokadę weźmiemy. Blokady jeszcze nie miałem, także taką bardziej... No, wybiorę sobie defensywną technologię ulepszającą. Po prostu wzywamy blokadę drogową. Nie mogę kupić już. Szukamy złoczyńców. Jeszcze raz. Zadania, uderzenia boczne z nitro. To już nie będzie takie łatwe i coś czuję, że ten odcinek potrwa bardzo długo. Wiecie, co to są zderzenia boczne? Ale słuchajcie, przecież ja nie muszę tego robić w jeździe dowolnej, prawda? Mogę sobie wykonywać jakąś misję, a tak relaj jest zajebista, nie mogę wytrzymać. Wysuwa się spoiler? A, wysuwa się. Pięknie. No dobra. To teraz czas... Dobra, wykonajmy sobie w jeździe dowolnej chociaż jednego, powiedzmy, rajdowca. No chodź, chodź, chodź. Trafiony. To akurat będzie proste, ale zderzenie boczne może nie być już takie proste. Chyba, że wystarczy go leciutko trafić w bok. Potrafienie boczne musimy zrealizować tak, że ma być samochód prostopadle do jego boku. Inaczej nam nie zaliczy tego wyzwania. No ale dobra, rozwalmy sobie tego gościa. Trafmy go, powiedzmy... O, tutaj sobie załadujemy pięknie. Trafmy go, powiedzmy, jeszcze 4 razy. Wezwijmy helikopter. Zobaczmy, jak to będzie działać. Wow, karera jest niezła. Oberwał. Gonimy, gonimy i... Ole, akcja! Co się teraz wydarzy? Skręcisz tu, typku. No to zobaczymy, czy mi zaliczy jednak, jak ci tylko musnę lekko w bok. Nie zalicza. O nie! Wow, jechałem na kluczatka, ale jestem ślepy. Niedobrze, niedobrze. Załadujemy sobie wszystko. No nie. O! Mam cię. Jeszcze tylko trochę i po tobie. No chodźże tu, typek. Ja już prawie z tobą skończyłem zabawę. Ach. Nie, no ja to muszę zrobić inaczej. Jak zrobię? Po prostu wykonam sobie jakiś pościg. Kurde, ale to zajebiście wygląda. Wykonam sobie jakiś pościg. I tam na pewno będzie okazja, żeby kogoś staranować. A przy okazji wykonam event. Okej, zobaczmy. Również Porsche, ale 915. 915? O, gdzie on pojechał? O, rany. O! Co to było? Wzywamy śmigłowiec. Dobra. Wiecie co? Sprawdźmy coś. Gracze? Nikt nie jest w mojej sesji. O, nie. Dobra. Chciałem kogoś wezwać na wsparcie. Jest, zaliczyło mi. Uderzenie boczne. Właśnie o to mi chodziło.
kolczatka? No najedź, najedź. Najechał na kolczatkę. No to niezły ten helikopter nawet jest. Przynajmniej na tych wrogów komputerowych. Okej, i taranowanie. Oberwał. I... o, już zaczyna jechać szybciej. Teraz już nie będzie tak łatwo. Wow, odbiło mnie od bandy. No. Gazujemy. O, żeż skubany, ale ciśnie. Bum! Staranowanie. Co teraz? Uderzenie boczne. Wykonajmy to, wykonajmy, wykonajmy! O! Jest! Uderzenie boczne z nitro, udało się. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, już 5 razy trafiłem. Wezwijmy helikopter. No nie, kurczę, nie udało się. Jeszcze tylko 3 razy muszę go trafić, tylko ja aż. Muszę mieć nitro, więc niech się naładuje. Jestem już w miarę blisko, blisko niego. Zakręt i uwaga. Nie zaliczyło mi, cholerka. Będzie ciężko. Spróbujmy tak. Ja dziękuję. W nocy ten helikopter musi wyglądać świetnie. W sensie jak tak świeci po oczach. Ale w dzień ledwo co go widać. O kurczę, zatrzymany. Zobaczcie jak to wygląda. Nie, to jest genialne. A teraz da się go... Udało się! Ale bania, zaliczyło mi. To wystarczy... Ej, wiem jak zrobimy. Zatrzymamy sobie typka, nie? No no. I po prostu będzie zatrzymany, a my będziemy w niego napieprzać na nitrze. I zaliczy mi te wyzwanie. Tak jest. To jest to. Uwaga, uwaga, uwaga. A teraz się uda. Au! No nie wyszło, nie wyszło, ale było blisko. Dziękuję. O, jest z przodu i to już bardzo. Na ręcznym wchodzimy i jedziemy, jedziemy ostro. Kurde, tu też jeszcze nie byłem. Ojej, tu jest ślisko jak cholera. Dobra, jeszcze tylko kilka uderzeń z boku. Dokładnie to 2 uderzenia i będzie po zawodach. Muszę mieć nitro. Inaczej lipa. Wow! O, skubaniec. Trafił pięknie. Okej, okay, mam cię! Jest! Jest! Udało się. I jeszcze raz. Jest zaliczone! Ej, widzieliście to? Nie, no aż cię spociłem. Dobra, zatrzymajmy sobie typka. No, już zatrzymany. I ruszajmy na posterunek. Właśnie wykonałem zadanie i ono nie było takie łatwe. Najbliższy posterunek. 3 km. A co tutaj jest? Można wyjechać? Nie. Cześć. Dobra, to co? Może tak... Ej, no co ty chcesz ode mnie? No, jeszcze mi krytycznie uszkodził samochód. Ej, ja muszę uważać teraz. Dlatego, że... jeśli rozwalę mój samochód w tym momencie... Wiecie, co się stanie? To nie zaliczy mi tych wszystkich rzeczy, które wykonałem przed chwilą, a to nie było łatwe. Więc trzeba uważać, jechać spokojnie. Żeby nie rozwalić samochodu. Ale jasno. Będzie ciężkie zadanie. Mam w dupie, nie łapię go. Jeszcze MP4. No szkurde, stary! Ja nie mogę! Czajcie bazę? Czajcie jakiś sukin kod? Jeszcze z własnej ekipy. O, żeż w mordę. Uciekajcie ode mnie. Dobra, tu jest niedaleko mechanik. Gdzie ten mechanik jest? No, fajnie. Tutaj już mamy, dobra, dojedziemy jakoś. Ledwo zipi ta karera już, ale jakoś dojedziemy, musimy. Tutaj na dół i to będzie gdzieś tam. Dobra.
Mam nadzieję, że nic mi nie wyskoczy na tej autostradzie. To będą jaja nieziemskie po prostu. No, dobra. Wchodzimy na posterunek. Oki. A co my tu mamy? Ranga, wow. Nie zdążyłem przeczytać. McLaren MP4 12C. Myk. Cześć, McLaren. Zaraz się z tobą zaprzyjaźnię. Okej, no to dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam na kolejny odcinek z Need for Speed Rivals.